Dobrze, zaczynamy konferencję prasową. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiejszej konferencji prasowej będziemy mieli przyjemność przedstawić się naszego nowego sponsora, który w najbliższym, przez najbliższy sezon, przez najbliższy czas będzie sponsorował rozgrywki z Telnetu Zielona Góra, ale więcej o tym powie prezes grona SSA, pan Rafał Karkowski. Dziękuję. Witam Państwa. Witam bardzo serdecznie na kolejnej naszej konferencji. Co chwilę te konferencje robimy, ale też dużo się tutaj dzieje. Jesteśmy w przededniu zadania również składu. Jeszcze nam troszeczkę brakuje, ale dzisiejsza konferencja jest głównie poświęcona temu, że po czterech bodajże latach wraca do nas Mietek Więckowicz, z którym w obecności Państwa będziemy mieli przyjemność podpisać umowę sponsoringową na ten sezon. Z tego faktu jesteśmy tutaj w klubie naprawdę bardzo zadowoleni. Jest to dla nas bardzo dobra umowa, która wspomoże klub w tym, żebyśmy ten skład, który budujemy, żeby on był jak najlepszy, żeby wyniki nasze były jak najlepsze, żebyśmy organizacyjnie i sportowo wypadli lepiej niż w poprzednim sezonie. Ja bym przedstawiał tylko Mietka. Większość Państwa Mietka zna, ale chciałbym oddać głos jemu, żeby to on powiedział, dlaczego i skąd taki pomysł. Mietek, bardzo proszę. Więc tutaj chciałem sprostować panią rzecznik, że nie nowego sponsora, tylko starego nowego sponsora i to starego nomen omen. No proszę Państwa, no, ciągnie wilka do lasu, wracam do swoich źródeł. Wczoraj wyliczyliśmy z Rafałem, że znamy się 40 lat, że się poznaliśmy na obozie koszykarskim we Wschowie 41 lat temu, ja poprawiłem. Ja miałem 14 czy 15 lat i byłem królem strzelców tutaj w województwie rozgrywek młodzików, a Rafał był gwiazdą AZS-u chyba, nie? No może jeszcze nie, jeszcze z rynku, chyba z rynku. Zrobiono taki wspólny obóz, jeszcze świętej pamięci Maciej Pawłowski tam ich prowadził. Byli Krzysiu Machalica z bratem bliźniakiem Olkiem, obecnym aktorem Teatru Nowego w Poznaniu. Świętej pamięci Leon Dobużański. Świętej pamięci Leon Dobużański z fajnymi koszykarkami był wtedy. No było w ogóle miło, ale to było 41 lat temu, więc pytanie dlaczego? No poniekąd to też jest odpowiedź, że wracam kolejny raz do swoich źródeł. A co było bezpośrednią przyczyną, to znaczy tak, powiem uczciwie, że już w tamtym roku się przymierzałem, ale obowiązki zawodowe, bo działam w tej chwili w 12 krajach, nie pozwoliły mi na to. Widziałem tylko dwa mecze na żywo, resztę w telewizji, dzięki Bogu, że ten internet jest trochę, wprawdzie tam na wschodzie się rwie, ale coś tam widzę z tych meczów. I ja już myślałem o tym wcześniej, natomiast bezpośrednim impulsem było coś, o czym Państwu opowiem i to będzie historia jak z filmu akcji. Otóż proszę Państwa, tydzień temu, równo w środę, kończyłem swój urlop w Kenii. Byłem dwa tygodnie w Mombasie nad morzem, po czym pojechałem na sobotę na 4 dni. Te daty są dość istotne. Pojechałem na 4 dni do Masai Mara pooglądać sobie zwierzątka. Ja już tam chyba jestem 6 czy 7 raz w Kenii, po prostu to mnie tam fajnie odpręża i jak ktoś powiedział, im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta, ale to tak na marginesie. Więc oglądałem sobie te zwierzątka i w środę, równo tydzień temu, odwieziono mnie z mojego namiotu do airportu Masai Mara. Airport Masai Mara to jest taka strzechą kryta altanka, wokoło są krzesła. Przyjechałem tam z moją małżonką, Oksaną, i siedziało 12 osób siedziało. Ja jestem trochę wielojęzykowy, więc usłyszałem, że tam są Czesi, Amerykanie i Niemcy. I wylądował samolot. To samolot typu czeskiego, jeszcze taki komunistyczny, to się nazywa Turbolet 400, coś takiego. Więc ja wziąłem te swoje dwie walizki i wchodzę do tego samolotu, postawiłem nogę na stopniu, wychodzi taki spokojny pan z kabiny, bo stewardess, jak wiecie, w takich małych samolotach nie ma, to są 18-osobowe samoloty. Wychodzi pilot i mówi do mnie, że spojrzał na mój bilet i mówi, ja tym samolotem nie lecę, że ja nie lecę, że ja lecę następnym. Bo ja w międzyczasie, żeby było ciekawie, ja tym samolotem miałem wrócić do Mombasy, bo to był samolot Mombasa Air Safari, tak to się nazywało. Ja tym samolotem miałem wrócić do Mombasy. A ja w międzyczasie
pomyślałem, że może ja sobie polecę do córki do Londynu i zmieniłem plany, wykupiłem u Andrzeja Gołbicki telefonicznie bilet do Nairobi z tej Masai Mara i do Londynu. I wyobraźcie sobie, że ten samolot po starcie się rozbił, zginęło 5 osób. Ja byłem jedną nogą w tym samolocie, dosłownie jedną nogą, bo stałem już na stopniu tego samolotu. I ja nie wiedziałem, że ten samolot się rozbił, bo on się rozbił, on poleciał, się rozbił gdzieś 2 kilometry za pasem, spadł tam na hotel, ugaszono, ale 4 osoby, 2 pilotów kenijskich, 2 Niemców zginęło na miejscu. W Nairobi szpitalu zmarł 3 Niemiec, a 3 jeszcze tam było ciężko rannych, 3 Amerykanie. Ja przyjechałem do Nairobi, nie oglądałem telewizji, więc nie wiedziałem o tym wypadku i jestem w Londynie, dzwoni moja kuzynka, która była ze mną w Mombasie ze Świebodzina i mówi, czy ja żyję? Nie, jak, czy ja żyję? Ja mówię, żyję, tylko mnie plecy bolą, bo torby nosiłem coś ostatnio, za dużo. Ona mówi, to ty nie wiesz, co się stało, no i wtedy się dowiedziałem, że ten. Jako ciekawostkę powiem, że dzień przed tym to całe towarzystwo amerykańsko-polsko-niemiecko-czeskie było na wspólnej kolacji w Buszu i Masajowie wykonywali swój taniec taki skakany. No ja jako były koszykarz sobie po 2 lampkach wina stanąłem i zacząłem z nimi skakać. Po czym za darmo Masajowie zdjęć nie robią. Dałem im 8 dolarów czy 10 i pozwolili się sfotografować. I on mi w zamian dał coś takiego. Ja to założyłem. I on powiedział, że ja to nosi, bo to szczęście przynosi. Więc słuchajcie, ja nie wierzę w przeznaczenia, wierzę w Boga, ale coś w tym jest. Ja tego nie ściągnę już do końca życia. Także opowiedziałem wam kino akcji, a ciekawski na Facebooka, tam są zdjęcia z Masai, z tego samolotu i tak dalej. Jak ktoś jest zainteresowany, to może na moim Facebooku te zdjęcia znaleźć. Także przepraszam za długą dygresję, ale myślę, że dla dziennikarzy to jest ciekawy tam smaczek. Ja to miałem się wiązać z tą umową, tak? Tak, właśnie, widzisz, to teraz tak jak rękopis znaleziony w Saragosie, poszedłem w te, na boki i zapomniałem wrócić do tego. Powiedziałem sobie po tym, że muszę coś zrobić dobrego. Śmialiśmy się z Januszem, że nie dam 100 tysięcy na tacę, tak jak dał ten od tego Amber Banku. Ja po prostu daję na klub. No to jest jak gdyby odpowiedź na Państwa pytania. Nie, to nie było pytań, to było dlaczego wróciłem. Pytania jeszcze będą. Tak. Także historia rzeczywiście jak z filmu i Mietek po przylocie się skontaktował z nami. Szybko żeśmy doszli do porozumienia. Co i jak to będzie wyglądało, tą umowę stworzyliśmy i może właśnie jest w tej chwili odpowiedni moment na to, żebyśmy tą umowę podpisali, także tutaj w obecności Państwa jest ta umowa przygotowana i chodzi tylko o to, żebyśmy złożyli podpisy. Czekaj, ja już tutaj. Z uśmiechami, tak jak Breżniew z Gierkiem, czy teraz Niedźwiedź będzie, czy nie? Niedźwiedź może nie, ale dzięki Wielkiej witam na pokładzie. Witaj z powrotem na pokładzie. Cieszę się bardzo. Myślę, że to jest umowa, tak wspomniałem, na jeden sezon, ale znając Mietka, to myślę, że następne sezony przed nami tej współpracy. Powiem tylko jeszcze, że w ramach tej umowy będziemy, czy wracamy ponownie do promowania marki Wiecko. Także reklamy z marką Wiecką będą na bandach, będą przede wszystkim jedno miejsce na koszulkach meczowych. To jest jakby główny punkt tej umowy, będzie również z marką Wiecko. Także widzicie Państwo, z tego wynika, że umowa jest poważna i tak to też wygląda. Nie wiem, czy Państwa, to może w pytaniach wyjdzie, jeśli będziecie mieli Państwo pytania, co znaczy Wiecko, czym się zajmuje, to również Mietek Wam te odpowiedzi udzieli. Nie wiem, czy ja już chciałbyś też dwa słowa? Znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że się naprawdę bardzo cieszę i widać, że po pierwsze nasza koszykarska rodzina się cały czas powiększa, on powiedział, też się scala, tak? Czyli wszyscy ci, którym koszykówka jest bliska, sądzę, że mają wspólne cele i to nas najbardziej cieszy. A druga kwestia, no to jest tak, że widać, że poparcie mamy dosyć wysoko, także mam nadzieję, że ten sezon też będzie dobry.
Nie, tylko powiem na koniec, że mamy przygotowane dla Państwa dossier pana, naszego nowego sponsora i po konferencji prasowej otrzymacie je w formie papierowej, na pewno też w formie elektronicznej. Natomiast teraz przechodzimy do kwestii prezentacji i... Znaczy może jeszcze za chwileczkę, jeśli Państwo macie teraz oficjalne pytania, rozumiem, że jakieś wywiady potem, ale jeśli są jakieś pytania związane z tym tematem, to bardzo proszę. To, że pan Mieczysław powiedział 100 tysięcy, to rozumiem, że dał 100 tysięcy, tak? Tylko no, to 100 tysięcy czego powiedziałem? 100 tysięcy. Bez tej końcóweczki. Ja powiedziałem 100 tysięcy? No. 100 tysięcy dał na tacę ten właściciel. No, rozumiem, że to pan nie, też nie, pomyślał, nie, tak. Nie, to nie ma. To nie, pan Jacek wiesz, no, wychwycił. Panie redaktorze, tak cienko mnie pan ocenia. No, zależy jaka to jest waluta. No umowa ma też klauzulę poufności i tutaj. Natomiast 100 tysięcy Mietek przytaczał innego pana niż siebie. No, się, o tym, ile dał na tacę pan, nie znam nawet, Wichta. A to chyba pan prezes, czy pan Janusz, może pan mieć, to nie wiem, te pieniądze idą na jakiś nowy strzał kontraktowy, czy to pieniądze są, które uzupełniają budżet, to co? No to są pieniądze, które na pewno uzupełniają odnośnie nowych budżetów. My nie mamy jeszcze zakończonego składu, tyle powiem, jeśli były pytania o skład. Dzisiaj niestety nowego zawodnika Państwu nie przedstawimy. No wolelibyście, żeby tu Koszarek siedział, albo Skibniewski, albo nie wiem, jakieś czwórka tam. Jeszcze ktoś. Także one na pewno, jeszcze jeden zawodnik na pewno minimum przybędzie do nas. Także no ten budżet jest tworzony cały czas, on jest tworzony na bieżąco i każdy nowy sponsor na pewno będzie witany tutaj z wielkimi ukłonami i bardzo potrzebny dla nas. Ponieważ też no, przypominam również, że my również w tym Europucharze gramy, tak? Że my te koszty są duże, ale my ich do końca nie znamy, tak? My musimy mieć zabezpieczenie na to, żeby rozgrywki i ligowe, i eurokapowe no, przejść bez bólu. Tak? Jasne, natomiast zapowiadaliście, że teraz to młodzi perspektywiczni, tak? Czy to ta kwota zmienia jakby spojrzenie na uzupełnienie składu? Już nie młody perspektywiczny, tylko może doświadczony i jakiś z nazwiskiem kolega, tak? Nie wiemy jeszcze, kto to będzie. Oczywiście pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Być może to będzie rzeczywiście krótki czas, być może parę dni jeszcze. Ale to myślę, że w tej chwili mamy skład już na tyle szeroki, że te przygotowania toczą się normalnym trybem. Za chwilę mecze kontrolne, turniej Bifelnera. Także to zdążymy. Nie ma, w tej chwili nie ma momentu takiego, że musimy się bardzo śpieszyć. Ta umowa jest, ja nie przepraszam, nie dotrzymam, jednoroczna, dłuższa, czy... Ta dzisiejsza umowa jest umową jednoroczną, natomiast nasze rozmowy mówią oczywiście o współpracy dłuższej, ale no musimy najpierw po prostu wszystko przetestować, zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie i tutaj Mietek na pewno będzie chciał z nami być o wiele dłużej. No właśnie, pan jednorazowo chciał coś dobrego zrobić, czy długo pan? No. Muszę zauważyć, że to już nie jest pierwszy raz, to po pierwsze, a po drugie nie jednorazowo, ale przyszły rok może wyglądać zupełnie inaczej, jeśli spełniłby się wariant Ligi VTB, to wtedy ja i moi partnerzy handlowi jesteśmy szczególnie zainteresowani, bo VTB, no ja jestem klientem VTB we wszystkich krajach tych byłego Związku Radzieckiego, I dopiero tam to ja reklamy bym potrzebował, nie? Także to wtedy się otwiera szansa na coś większego, oczywiście z pełnym szacunkiem tu dla istniejących sponsorów, którzy mają umowy tam kilkuletnie, nikt tu się nie będzie łokciami rozpychał, zresztą oby tylko takie problemy były, że tych sponsorów będzie wielu. Ja mam pytanie, pan cały czas pozostawał udziałowcem grona, czy w tak zwanym międzyczasie pozbył się swoich udziałów? Nie pozbyłem się, jestem mniejszościowym udziałowcem, powiedzmy panie doktorze, mniej biernym udziałowcem, ale wiernym, o tak. Jestem ciągle, tak. Ciągle udziałowcem, mniejszościowym. Czy też chciałbym powiedzieć, że generalnie poza umową sponsorską na sponsora strategicznego, wszystkie umowy są pozawierane na rok czasu, tak? To nie jest tak, że to jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Wyjątkową sytuacją jest wieloletnia umowa z firmą Stadnet. Pozostałe wszystkie zawsze podpisujemy na rok czasu. Wiadomo, warunki się zmieniają. Też mamy nadzieję, że nasza drużyna z roku na rok będzie przedstawiała coraz większą wartość, więc raczej nie warto chyba sprzedawać ją z góry na kilka lat. Dziękuję.
A będzie pan chciał zwiększyć swój udział? Tak jak akcjonariat? Nie, no to nie ma większego znaczenia, bo jak widzicie, każdy rok, każdy sezon żyje swoim życiem i jakby jest to co roku nowy początek. I tak jak powiedziałem, że sprawa ilości udziałów jest wtórna, bo chyba że ktoś, tak jak pan Janusz, ma większościowy pakiet, to oczywiście ma jakieś znaczenie, bo wtedy rozdaje karty, prawda? I to jest, ja jestem wychowany na kodeksie handlowym napoleońskim i ja wiem, co to znaczy większościowy udziałowiec i co to znaczy spółka prawa handlowego, bo na tym zęby zjadłem już. Także tu z pełnym szacunkiem, Janusz jest większościowym udziałowcem, ale muszę to powiedzieć bez żadnej kokieterii czy kurtuazji, że jestem pod wrażeniem tego, co się tu w ostatnich tych 4 latach beze mnie w tym klubie wydarzyło, że obserwowałem to z daleka, obserwowałem to z mojego domu na Teneryfie, czy w Londynie, czy z firmy swojej we Lwowie, gdzie mam centralę holdingu i biegałem od telewizora, czy do tego internetu, żona moja się nabijała za mnie, mówi, co ci strzeliło do głowy, 55 lat masz i jeszcze się podniecasz tymi... Pamiętam końcówkę w internecie tego meczu szalonego z Treflem, gdzie Walter rzucił za trójkę, a za chwilę oddał, to chyba zgasło wtedy w tym internecie, nie przerwało, nie? I w ogóle byłem bliski zawału, więc mówię, wielkość udziałów, czy pakiet tych udziałów w klubie dla mnie nie ma większego znaczenia. Co roku jest nowe rozdanie i zobaczycie, w przyszłym roku możemy się spotkać w zupełnie innej konstelacji zawodniczej. Tak się porobiło. To myśmy grali kiedyś tutaj z Rafałem, z Radkiem Nowackim i tak sobie pomyślałem dzisiaj, jadąc na tą konferencję, że za późno trochę, za wcześnie się urodziliśmy, Rafał, bo straciliśmy tylko trochę zdrowia w tej koszykówce. Mieliśmy jakieś etaty. Ja pamiętam, jako 15-letni chłopak, miałem 16-letni, w Pogoni Szczecin miałem tak zwany lewy etat w polskiej żegludze morskiej. Chodziłem raz w miesiącu do domu marynarza po wypłatę. Zgoda, że zarabiałem więcej niż moja mama, która w tym czasie pracowała w Romeo, szyła koszulę, a ja miałem 16 lat, chodziłem do szkoły średniej. Ale w porównaniu z dzisiejszymi pieniędzmi to była inna bajka, prawda? Ale było też fajnie. Fajnie, bo debiutowałem w pierwszej lidze jako jeden z najmłodszych zawodników. Wtedy miałem chyba 16 czy 17 lat. To była wielka Pogoń Szczecin. Pamiętasz, prawda? Paweł Waniorek, Michał Krason, już nieżyjący, Waldek. No, wspaniała drużyna. Pełny WDS. Drugie tyle ludzi siedzących przed salą sportową Wojewódzkiego Domu Sportu w Szczecinie. No, jest to wspominać, ale ja się śmieję, jak ktoś mnie pyta, dlaczego zostawiłem dziennikarstwo. Ja mówię, piękny zawód, no ale trzeba było w życiu tutaj dzieci utrzymać. Trzeba było. Przepraszam za tę dygresję, nie chciałem nikogo urazić.